dożywotniego więzienia z karami 25 czy kilkunastu lat więzienia. Wielokrotni mordercy, gwałciciele, bandyci, wyszli na wolność. To są ludzie zdecydowani na wszystko. Oni mają dostęp do broni, bo tym się podziemiu kryminalnym przed wojną posługiwali. Bez względu. I oni się jako pierwsi organizują w lasach, w bandy. Mają łatwy kawałek chleba. Mając broń, mając swoje grupy, którymi dysponują, w terenie, który znają, żyją z napadów rabunkowych. I zaczyna się tworzyć polskie podziemie niepodległościowe, gdy zaczynają wyruszać pierwsze oddziały partyzanckie do lasu. To są jeszcze ludzie do tego niezbyt dobrze przygotowani. Te oddziały są bardzo płynne, nie wszystkie się utrzymują w terenie, nie wszyscy dowódcy stoją na wysokości zadania, bo to są potrzebne specyficzne cechy. To, że ktoś był oficerem przed wojną, że dostaje dowództwo takiego oddziału, to jest za mało. To jest dobre wojsko, czyli jest hierarchia, dyscyplina, porządek, rozkazodawstwo. W lesie musi być przede wszystkim absolutne zaufanie. Ludzie, czyli partyzanci, muszą swojemu dowódcy ufać. Ufa się wtedy, kiedy on podejmuje prawidłowe decyzje. I te decyzje podejmuje bardzo szybko. I kiedy jest odpowiedzialny, nie wykonuje akcji nieodpowiedzialny. Takiemu, który przekracza te normy, takiemu się nie ufa. Oddział nie jest przez ludzi nauczonych dyscypliny w wojsku, w strukturze normalnej, gdzie nie jest dobrze prowadzony, zaczyna się rozpadać. Zaczyna brakować na przykład zaopatrzenia. Część ludzi idzie na bandytów, to jest normalne, czyli rabują, to są głodne, kradną. I jak tego dowódca nie opanuje, to oddział nie istnieje. I z tym były największe kłopoty na początku. To się wszystko w ciągu 2-3 miesięcy oczywiście unormowało. Ludzie się nauczyli, jak działać specyficznie w terenie, że oparciem jest miejscowa ludność, że bez tej ludności, bez jej poparcia nie będzie możliwości działania, bo nie będzie dostępu do żywności, do informacji, czyli siatka konspiracyjna w terenie, która ten oddział obsługuje. Takie są obławy, jakieś wydarzenia gdzieś coś dzieje kilkanaście kilometrów stąd, to oni muszą wiedzieć pierwsi. A żeby wiedzieć, to muszą na to zasłużyć. Czyli muszą działać tak, żeby ludność ich jak najbardziej popierała. I gdy te pierwsze oddziały niepodległościowe wchodzą w pole, spotykają się z sytuacją, która nie jest znana w miastach, szczególnie w dużych miastach. W dużych miastach tego pospolitego bandytyzmu na co dzień nie ma. Tam stoją garnizony niemieckie, tam są godziny policyjne, ruch ludności jest ewidencjonowany, ludzie się jako tako znają. Można się wprawdzie gdzieś tam schować, ukryć, ale to nie jest takie proste. Każdy napad bandycki jest rejestrowany. Jest przecież przedwojenna policja, ta granatowa, w służbie niemieckiej, ale pilnuje jako tako tego ładu. Tam ludzie na co dzień zgłaszają. Napad, ktoś mnie okradł, ktoś mnie pobił. To jest naturalny porządek rzeczy. W terenie tego wszystkiego w ogóle nie ma. Bandy są całkowicie bezkarne. Co więcej, to są ludzie w terenie znani sprzed wojny. Ludzie wiedzą, że ten, który siedział, miał wyrok 25 lat, zamordował 2-3 osoby, jest skłonny robić to nadal. Tym bardziej, że wszędzie tam, gdzie napotyka na opór, on dalej morduje. Tylko tu już jest bezkarny. Niemcy w to się nie wtrącają. Niemcy nie interweniują, bo to są sprawy między Polakami. Dopóki te bandy nie występują przeciwko Niemcom, Niemcy mają sytuację jasną. Bardzo dobrze się Polacy wyżywają. I ci ludzie w terenie są całkowicie bezbronni. Do czasu, aż pojawia się polska partyzantka. I tam, gdzie te oddziały się pojawiają, tam, gdzie są sprzyjające warunki działania, ludzie mówią tak, my wam będziemy pomagać. Oczywiście, my też jesteśmy zorganizowani, zaprzysiężeni. Tylko pamiętajcie, że tu nie jest taka sytuacja, jak tam stąd przyszliście. Dla nas wrogiem Niemcy są, ale wtórnym. U nas pacyfikacje niemieckie, obławy, są co kilka tygodni, czasami co kilka miesięcy. I tego można uniknąć. To nie jest akcja, że oni nagle przyjeżdżają i nagle coś robią. Sam początek pacyfikacji, tak, ale jak się to zaczyna, to my jesteśmy w stanie uciec. Zabieramy część dobytku i ludzie uciekają gdzieś dalej, chowają się po lasach. Niemcy do lasów nie wchodzą. Natomiast co noc praktycznie przychodzi bandyta z tym obrzynkiem, czyli z karabinem z obciętą lufą, z broną krótką, walą do drzwi w nocy, otwierać wojsko polskie. My oczywiście otwieramy, bo co mamy zrobić? A to nie jest żadne wojsko polskie, tylko to są ci, których znamy sprzed wojny. To są bandyci, zabierają ostatnie rzeczy. Żywność, pieniądze,
ubrane, dosłownie wszystko. Do tego biją i gwałcą. I nie ma dla nas ratunku. Jak nie zrobicie z tym porządku, to nie możecie od nas oczekiwać pomocy, bo my sami jej potrzebujemy, jesteśmy zagrożeni. I wtedy w organizacjach niepodległościowych wychodzą rozkazy przeciwbandyckie. Zarówno dowództwo Armii Krajowej, jak i Narodowych Sił Zbrojnych nakazuje wystąpić bezwzględnie przeciwko bandom. Dlaczego? To jest nie tylko dlatego, że ci ludzie proszą, ale przede wszystkim jest to zgodne z podstawowym celem polskiego państwa podziemnego. Tym celem wcale nie była walka zbrojna, przynajmniej nie bezpośrednio. Szykowano się do powstania powszechnego na przyszłość. Tak, jeśli Niemcy wojnę przegrają, jeśli się będą cofać w niemacie, tak jak było podczas I wojny światowej, planowane było powstanie powszechne, że częściowo własnymi siłami będziemy nasze własne terytoria wyzwalać. Ale do tego czasu trwamy z bronią u nogi. To jest ta zasada. Nie dlatego, żeby nic nie robić, tylko dlatego, żeby nie tracić za wcześnie sił i nie powodować coraz większych strat ludności cywilnej. I ten bezpośredni, podstawowy cel istnienia polskiego państwa podziemnego był sformułowany przez delegatora rządu na kraj właśnie już w 1942 roku. To była ochrona substancji żywej narodu, czyli szanowanie każdego życia. Wobec tego, co się działo przedtem pod okupacją sowiecką, teraz pod okupacją niemiecką, gdy te ofiary stale się powiększają, jest nas coraz mniej. Nie mamy środków walki, nie mamy równorzędnych możliwości zwalczania okupacji. W związku z tym musimy jak najbardziej chronić swoje stany demograficzne, chronić ludność. Przed Niemcami w całości ochronić się nie możemy, ale przed bandytami, którzy występują przeciwko nam, musimy, bo bez tego ta ludność w terenie nam nie pomoże. I tu się zaczyna działalność przeciwbandycka, czyli rozprawianie się z tymi pospolitymi bandytami. W tym momencie komuna korzysta z niezwykłej okazji. To znowu są dyrektywy sowieckie, znane jeszcze z rewolucji październikowej, zwanej Wielką. Powinna być Wielka Rewolucja rzeczywiście, ale antyludowa i antyrosyjska, w ogóle antyludzka. Pierwsze miliony ofiar, wielkie ludobójstwo rozpoczyna się wtedy. Te dyrektywy są takie. Nie ma napływu kadr do partii i do gwardii ludowej. A dlaczego nie pozyskać elementu socjalnie bliskiego? Bo takich się nazywa. Element socjalnie bliski to są właśnie ci pospolici bandyci. I tam, gdzie następuje uderzenie w te bandy, to bandy nie mają szans. Wiadomo, że z organizacjami niepodległościowymi, które mają zaplecze, mają kadrę oficerską, mają jakieś stany rozbudowane, mają broń, wyszkolonych ludzi, na dłuższą metę bandyci szans nie mają. A komuna składa im ofertę. Mówią, wy się długo w terenie nie utrzymacie. Ci reakcyjni zmiotą was z powierzchni ziemi. Mamy dla was sposób na przetrwanie. Przystąpcie do nas. My z was zorganizujemy oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej. Dostaniecie bardzo ładne nazwy. Dostaniecie nowych dowódców, czyli naszych, instruktorów politycznych, czyli politruków. Będziecie robić to, co robiliście. Nie mamy żadnych przeciwwskazań. Tylko jest jeden warunek. Jesteście zorganizowani, nasi, podlegacie naszym rozkazom. A po drugie, z tym, co zdobywacie, nie zostajecie sami. Musicie się dzielić. Połowa idzie na partię, a połowa dla nas. Tak jak przedtem mieliście wszystko. Ale w zamian macie ochronę ideologiczną. Jakiekolwiek uderzenie ze strony reakcyjnej, to my od razu depeszujemy do Moskwy i mówimy, że tu jest wojna domowa, że reakcyjni nas mordują. Stalin interweniuje u Churchilla. Churchill nie wie, o co chodzi i co robi. Interweniuje. Bije się z Niemcami, a nie z podziemiem komunistycznym. Dla niego to podziemie to jest podziemie, które walczy z Niemcami. On jest daleko, ma inne sprawy na głowie. Te drobne zawiłości się oczywiście nie likły. I duża część tych bandów rabunkowych, tych grup bandyckich, przystępuje do komuny. Komuniści dają im bardzo ładne, szlachetne nazwy. Oddział imienia Hetmana Żółkiewskiego, oddział imienia Tadeusza Kościuszki, oddziały literackie, oddział imienia Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, oddział imienia Hetmana Żółkiewskiego,
oddziału imienia bohaterów powstania styczniowego. To wszystko się pojawia jak grzyby po deszczu. To nie są jakieś wielkie siły, ale od tej pory Gwardia Ludowa nabiera sił. Ma podstawę, ma w terenie grupy działania. I w to miejsce tych zwykłych bandytów, którzy temu przewodzili, tych lokalnych łataczków, których na ogół się bardzo szybko pozbywają, to jest jeden strzał w głowę, gdy wychodzi rozkaz już zastępcy politycznego, że to element był niesubordynowany, ideologicznie niesprawdzony, działał na szkodę oddziału. Cała reszta oczywiście, tak jak to w mafii jest, uznaje nowego wodza, nie było z tym przeszło. Pozbyli się tych z czołówki bandyckiej, którzy często chcieli działać autonomicznie na własną rękę i w ten sposób te grupy bandyckie zagospodarowali. Gdyby oni tych ludzi wykorzystali do działalności antyniemieckiej, gdyby ich faktycznie przeszkolili, to można by powiedzieć, że zrobili w sumie nawet coś dobrego, że wzięli ich w kark, zaprowadzili jakąś dyscyplinę, że ustały w terenie rabunki, napady, gwałty. Ale nic takiego się nie stało. W dalszym ciągu te grupy robią to samo, bo nic innego nie potrafią. Mamy ich sprawozdania, mamy ich powojenne, czy tuż powojenne wspomnienia. I oni bez żenady przyznają się do tego, że nic się nie zmieniło. Osławiony mord pod Borowem, gdzie w sierpniu 1943 roku oddziały akcji specjalnych Narodowych Sił Zbrojnych, no, kończyć. Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych zniszczyły taką grupę bandycką Jana Liska pod Borowem, to jest powiat janowski na Lubelszczyźnie, gdzie rozstrzelano w wyniku sądu polowego 26 gwardzistów ludowych, w tym NKWD-zistę. Nazwano to początkiem wojny, czy jedną z tych pierwszych akcji dotyczących wojny domowej. Komuniści właśnie w tych depeszach do Stalina pisali, że siły reakcyjne zrobiły nam drugi katyn, tak to nazwali, do tego przyrównali. Ta grupa tego Liska jest przejęta przez nominalnego dowódcę okręgu janowskiego Gwardii Ludowej, towarzysza Tadeusza Szymańskiego, pseudonim Lis. On żyje do dziś, bo pewnie ze 100 lat chyba już. Po wojnie był dowódcą pułku KBW, który mordował polskie podziemie na Podhalu, między innymi Józefa Kurasia Ognik. Towarzysz Szymański napisał wspomnienie, jak tą grupę bandycką przejęli i co się z nią działo. No nie ma czasu, żeby obszernie te dokumenty cytował, ale sama esencja jest taka. Pozbyli się tego Bliska, tego prawdziwego bandziora, który nimi przewodził. Towarzysz Szymański obejmuje dowództwo tego oddziału i pisze. Żadnych akcji przeciwko Niemcom nie wykonywaliśmy, bo byliśmy za słabi. Proszę mi powiedzieć, co robi oddział partyzancki, rzekomo partyzancki w lesie, przez kilka miesięcy, jeśli nie wykonuje żadnych akcji przeciwko Niemcom. Trzeba z czegoś żyć, trzeba jakoś sobie zapełnić czas. I tu dowody mamy. Towarzysz Szymański to opisał, że robili to, co robili przedtem, a w wolnych chwilach z nudów w lesie grali w zegarki. Jak można grać w zegarki? Można oczywiście grać na przykład w karty i stawką jest zegarek. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, prawda? Można tak. Nie, oni się bawili inaczej. Oczywiście bimber, zabawa usia, siusia, cykeliada. Zabawa w zegarki polegała na tym, że na raz, dwa, trzy towarzysze, członkowie oddziału Gwardii Ludowej rzucali zegarki w górę. Każdy swój, jak najwyżej. I ten, który spadł najmniej się rozbił, ten wygrywał. Mieli za dużo zegarków. Dzisiaj zegarek to można sobie kupić za kilkanaście złotych, ale wtedy zegarek to była rzecz, która służyła pokoleniom. To nie było tak łatwo, nie każdy zegarek miał. Czyli jaki musieli mieć nadmiar tych dóbr materialnych, skoro mogli się tam zabawiać. I towarzysz Szymański napisał także, w każdej chwili mogliśmy się spodziewać wszystkiego najgorszego. Rzeczywiście to się stało. Te oddziały Narodowych Sił Zbrojnych na podstawie interwencji miejscowej ludności dokonały na nich zasadzki, przejęli ich, odbył się sąd polowy. Mamy całościowe sprawozdania dowódcy tego oddziału nazwiskowego do dowódcy Armii Krajowej jeszcze w okresie okupacji, gdzie całość opisała. Dowodami były zeznania poszkodowanych ludzi. Ci, którzy rozpoznawali tych bandytów, że byli
u nich w domu, czy u sąsiadów, że kogoś zabili, ograbili, zgwałcili, dostają kary śmierci. Dowody rzeczowe to są wozy w tym oddziale, gdzie są ubrania, pościel, garnki, wszystko to, co tym ludziom zrabowali. Zresztą ci, którzy poznają swoje rzeczy, te swoje rzeczy zabierają. Z 32 bandziorów ujętych rozstrzelano 26. Sześciu zostało puszczonych wolno, dlatego że to byli tacy, którzy byli bardzo krótko w tej grupie. Nikt z okolicznej ludności ich nie rozpoznał. Nie była to akcja, tak jak to była później opisywana, jakaś straszna, mordercza czy coś takiego. Zresztą to robił oficer żandarmerii Wojska Polskiego, nie jakiś przypadkowy człowiek. I nie rozstrzelano wszystkich. Tak jak powiedziałem, tam gdzie nie było dowodów, tych sześciu zostało zwolnionych. Nie był to akt wojny domowej, tylko akt sprawiedliwości i akt ochrony ludności cywilnej. Mówiąc o tym, jakie to było podziemie, opieram się cały czas tylko i wyłącznie na dokumentach przez nich sporządzonych. Polskie Podziemie Niepodległościowe, wszystkie organizacje bardzo pilnie komunę obserwowały, rejestrowały wydarzenia, opisywały ich działalność. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, a to złośliwie robili, tam sobie coś napisali, to nie ma dowodu. Teraz by się zaczęło mędzenie na wszystkie możliwe sposoby. Ale jeśli się posługujemy tylko tym, co oni sami napisali o sobie, to nie ma żadnych wątpliwości. Co te oddziały robiły, czym się zajmowały. I tu kilka takich, dosłownie kilka przykładów. Grupa Gwardii Ludowej imienia Hetmana Żółkiewskiego. Prawda, że piękna nazwa? Najwybitniejszy polski dowódca pierwszej Rzeczpospolitej. Rycerz, wzór, cnot obywatelski. Na jego ideałach wychowany hetman, a później król Jan III Sobieski. Raport numer 5. Grupa Wypadowa Gwardii Ludowej sporządza raport. Oddział wyruszył do czynności. Do Łagowa, do folwarku, podczas akcji zlikwidowano jednego szpicla, który od pół roku się ukrywał. Czyli ktoś, kto się przed nimi ukrywał, przed tymi bandziorami, nazwany jest szpiclem. Zlikwidowano. Kogo można zlikwidować? Kogo taki oddział może zlikwidować? Błąd, nie kogo, tylko co? Zlikwidowano garderobę. Następujące rzeczy. Kalesony 10, koszy i stowaru bławatnego 20 metrów, wełnu 2 metry, jeden szal, jedno kapotu, jedne buty, marynarki 4, spodnie 4, kamizelek 4, płaszcz, włóczka, jeden młotek wełna, 1,70 m, 20 par skarpet, 1700 zł. Po czynnościach grupa zawarła na pocinek. Czyli tak się zmęczyli, że musieli iść z tym zdobytym dobrem odpocząć. Z każdego oddziału, z całej Polski, tam gdzie oni funkcjonują, mamy tylko i wyłącznie takie raporty. Tu nie ma tych mostów, nie ma wysadzonych czołgów, nie ma rozbitych niemieckich garnizonów, lotnisk. Nic takiego w ich raportach nie ma. To się pojawiło w ich historiografii po wojnie. Te ręcznie pisane meldunki, to jest całkowita kompromitacja. Oddział Gwardii Ludowej imienia Pułaskiego. Oddział partyzancki pod dowództwem komendanta Kazika zdaje rzeczy następujące, czyli dzieli się z partią, czyli to już co z tego łuku przypada na partię. Resztę mogą zostawić sobie. I wyliczają. Jeden zegarek damski złoty, jeden zegarek damski zwykły, dwie obrączki złote, jeden pierścionek z łoczkiem złoty, dwa kolczyki złote oraz pieniędzy gotowych w sumie 4000 złotych. Czy to gestapowcy chodzili z kolczykami w uszach? Wtedy jeszcze chyba nie. To jest zdobycz. Gwardia Ludowa miała także grupę specjalną. Po wojnie pisali, że to był odpowiednik KDW Armii Krajowej. Czyli najbardziej przygotowani do tej bezpośredniej walki z Niemcami. Najlepiej wyszkoleni, którzy mieli te największe osiągnięcia. Gwardia Ludowa też ma grupy specjalne. I te grupy specjalne sporządzają raporty. Warszawska Grupa Specjalna. Grupa w sile 5 ludzi. Antek, Wanda, Wacek, Felek, Wygał. Przeprowadził
Grupa przeprowadziła akcję zaopatrzeniową przy ulicy Marszałkowskiej 56 w lokalu firmy krawieckiej Michalski Józef. Skonfiskowano 7 ubrań męskich, jedno futro damskie, czyli drugie, jedna narzutka damska, 4 płaszcze męskie, 2 płaszcze męskie wieszczowe, 15 sztuk materiału, 1 kostium damski, 9 sukni damskich, 1 narzutka damska, 1 paszka damska, 2 koszule damskie, 1 halka damska, 1 czapka damska, 1 para pantofli damskie, rękawiczki, 2 pary, 2 pary pończów, 1 czapka męska, 1 słoik kremu, 1 ołówek, 3 grzebienie, 1 okulary, 1 krzyżyk, bransoletka, 3 złote zegarki, łańcuszek, stara moneta, 1 oprawa do okularów, flaszeczka, perfum, 1 para używanych skarb. Nawet śmierdziele wzięli. Wszystko co było, wszystko się przydało. Co jest ciekawe, oni później robią podsumowanie. Te rzeczy są sprzedane, wychodzi jakaś suma pieniędzy, dają sprawozdanie do partii, jak wygląda podział. Tam po kolei jest, tam, że Antek wziął tyle, Wanda tyle, Wasek tyle, Fedek tyle i tak dalej. I wyszło im mandat. Wzięli więcej niż mieli. Czyli Gwardia Ludowa musi jeszcze do tego rachunku dopłacić. Tak wyglądały te ich rachunki. To jest dla nich norma. Sekcja imienia obrońców Westerplatte. Czy można sobie wyobrazić piękniejszą nazwę dla oddziału partyzanckiego? Naprawdę mieli pomysły. Wywłaszczeniu podległym 2450 zł, zegarek damski złoty, 2 koce, 2 koszule, teczka, 1 para pantofli męskich, rower, 5 resztek materiału męskiego ubraniowego, damskiego materiału 11 metrów, 4 tuziny ręczników serwetowych, 1 podpinka, 10 bluzeczek damskich, razem na sumę 70 tysięcy złotych. Dzień w dzień, noc w noc, ci bandyci po prostu rabują. Co więcej, w sprawozdaniach piszą, że tam, gdzie dokonują takich rabunków, to ludność wita to z entuzjazmem. Oddział Armii Ludowej w okręgu Podhale. Raportuje, że wykonano akcję pieniężną na 3 obywateli. Razem podjęto 15 800 zł. Obywatele byli bardzo zadowoleni, żeśmy do nich poszli i że mogą dać na cele Armii Ludowej małą wkładkę przez KL i przyczynić się choć tyle dla Armii Ludowej. Dnia wykonano akcję żywnościową, skonfiskowano 1 świnię, ubranie skórę wierzchową, 1 branzlową, 2 koszule, dobrowolny datek i para butów, 500 zł gotówki od gospodarza. Na pewno wyjął, chodźcie 20, macie pewnie tego za dużo. To jest coś strasznego. To jest historia, której nie znamy. Tego nie ma w podręcznikach szkoły. Nie ma nawet w monografiach naukowych. Nawet to są pojedyncze zdania, że takie podziemie było, że walczyło z Niemcami, że coś tam robili. Natomiast nie ma na ten temat do dzisiaj prawa. Gdyby nie te nasze 3 tomy, to w sumie przecież tam nikt tam z ulicy nie chodzi po archiwach, nie sobie nie szuka, nie grzebie. Ta wiedza byłaby w ogóle niedostępna. I to jest przerażające, bo ci wolni bandyci, ich dowódcy po wojnie są właścicielami Polski Ludowej. Oni Polską rządzą. Stałym motywem w tych meldunkach są nie tylko dobra materialne i nie złoto, chociaż to było przez nich najbardziej cenione, po sowiecku kolcowe, czyli to, co łatwe do ukrycia, łatwe do przenoszenia, najbardziej cenne. Ale stałym motywem tych wszystkich napadów jest świnia. Mamy całościowe sprawozdanie oddziału imienia Czachowskiego z Kieletczyzny. Czachowski jest to dowódca jednej z partii powstańczej. Jego tradycje są żywe tam do dziś. Oni się mianowali właśnie oddziałem jego imienia. I mamy własnoręczne zapisy tego dowódcy, sporządzane praktycznie dzień po dniu. Tam są jakieś drobne przerwy. Wielomiesięczna kronika tego oddziału. Akcje zbrojne wyglądają w ten sposób. Oddział wyruszył do akcji. U gospodarza w takiej wsi zdobyto świnie plus uprząż, pasek, ubranie, cokolwiek. Po akcji oddział udał się na pocinek.
Siedzą, napoczywają się i zżerają tą świnię. Następnego dnia oddział wyrusza do czynności. Zdobywa świnię i z tą świnią udają się na pocinek. Dzień w dzień. Przez wiele miesięcy są to akcje antyniemieckie. Ale nie jest prawdą, że nie ma żadnej akcji antyniemieckiej. Jedna jest, a przynajmniej tak mogłaby wyglądać. Otóż któregoś razu leżą sobie na tym pocinku, po tej zżartej świni. Brzuchy pewnie mają bardzo wydatne, więc odpoczywają sobie na tym pchu, na tych kapotach. I w pewnym momencie tragedia. Słyszą hałas łamanych gałęzi. Oho! Niemiecka obława. Trzeba się ewakuować. Okazało się, że to nie była obława niemiecka, tylko grzybiarze narobili hałas. Łamali gałęzie, bo przecież nie musieli przestrzegać zasad konspiracji, zbierali tylko grzyby. Ale gwardziści puścili się pędem, żeby się ukryć. I napisali w raporcie, że oddział strat nie poniósł. Straciliśmy tylko 30 karabinów, 30 kapot i 30 czapek. Dlaczego? Nie znaleźli miejsca legowiska, gdzie to porzucili. Znaczy, oszukali, ale już to miejsce nie trafili. Ale strat nie ponieśli. Stracili tylko to, co sami porzucili. Ile trzeba mieć w sobie zła, żeby takie działania prowadzić? Co więcej, w swoich wewnętrznych opracowaniach komuna opisywała, jaki był faktyczny stosunek ludności cywilnej do nich, jakie mieli trudności. Znowu, Kieletczyzna. Jeden z organizatorów i działaczy Gwardii Ludowej na tamtym terenie, który później po wojnie zostaje szefem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu, napisał pracę doktorską. Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa w Okręgu Radomskim 1942-1944. Pracę tę obronił, uzyskał tytuł doktora nauk historycznych w tak zwanej Akademii Scientale, czyli Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KCPZP. I absolwentem jest m.in. towarzysz Leszek Miller, ale funkcjonariuszem był także w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu towarzysz Leszek Balcerowicz. Mariusz Kwarek, po wojnie mają bez piekli, opisuje, że Byszki wtedy chcieli organizować jakieś akcje, ale część chłopów ze wsi w tej okolicy, uzbrojona w siekiery, widły i tym podobne, chwytała ukrywających się członków PPL i GL i oddawała ich w ręce żandarmerii zwolenskiej. Co to znaczy? Że ci ludzie mieli dość tych bandytów. Chcieli się sami przed nimi bronić. I okazało się, że wystarczały widły, siekiery, jakieś drogi. Rozpędzili tą kołotę. On się do tego przyznał, bo nie wiedział, że to kiedykolwiek wyjdzie na zewnątrz, że będziemy mieli do tego dostęp. W innym rejonie, w okręgu krakowskim Gwardii Ludowej, też jest prawda. Pacyfikacje zmuszają chłopów do brania siekier i razem z policją uderzać na nasze oddziały partyzanckie. Dlaczego? Bo to nie są dla tych chłopów oddziały partyzanckie. To są pospolici, bandyci. Ci znani im sprzed wojny i z wcześniejszej działalności. I komuna w tych swoich raportach przyznaje, z kogo ten element się składa. Jakich ludzi werbowali do organizacji. I tych zmianek jest bardzo dużo. Oddział wypadowy mamy 13 naszych ludzi i 6 bandytów. Inny raport. Gwardia Ludowa jest sparszywiała, zdemoralizowana, jest nastrojona na skroś oportunistyczny, czyli żeby nic nie robić i nie przedstawia żadnej wartości. Skład partyzantów i dowództwa rekrutuje się z elementu bandziorskiego. Inny raport. Z każdej obławy oddział idzie w rozsypkę. Okres powtórnych formowań trwa przeciętnie do 2 tygodni. Dowództwo operatywne słabe, nie mogące sprostać zadaniu, idące raczej po linii anarchistyczno-chłopskiego bandziorstwa niż walki narodowo-wyzwoleńczej. Gwardia Ludowa prowadzi także szkolenia wojskowe. Potrzebuje tej kadry na trochę wyższym poziomie. Zorganizowano taką szkołę we Włochach pod Warszawą. Dzisiaj to jest już część Warszawy. Organizator tego szkolenia, członek KC po wojnie, jeden z wysokich funkcjonariuszy komunistycznych, Jarek Ruchowski, a
jeden z czołowych gwardzistów w czasie wojny, opisuje to w swoich wspomnieniach składowanych właśnie w archiwum KC. Trudno było zdobyć kandydatów na kurs partyzancki, który postanowiliśmy zorganizować we Włochach pod Warszawą. Na 40 kandydatów, którzy się zgłosili na kurs, przybyło zaledwie 7. Po 4 dniach kurs rozleciał się, ponieważ w domu tym nastąpiła kradzież i poszkodowany sprowadził policję, czyli człowiek ich, który udzielił się kwaterę. Na razie innego miejsca nie było i szkołę rozwiązaliśmy, bo i tak słuchacze byli bardzo zadowoleni. I po kolei, raport po raporcie. Dotychczas nie udało nam się przełamać oportunizmu i tchórzostwa w partii i gwardii ludowej. Jeden z pierwszych oddziałów na terenie województwa warszawskiego powstał pod dowództwem niejakiego towarzysza Franciszka Ciastka, pseudonim Owijacz. Owijacz, czyli Onuca. Też trzeba mieć pomysł na pseudonim. Na ogół pseudonimy były bardzo romantyczne, wzniosłe, a tu mamy konkretne. Onuca. Towarzysz Onuca opisuje, że wałęsali się od wsi do wsi, nie wiedząc co z sobą zrobić. I napisał, że w jednej ze wsi chłopi dawali nam nawet karabiny, ale ich nie wzięliśmy, bo były trudne do ukrycia. Oddział partyzancki, który nie potrzebuje broni. Co to w ogóle znaczy? Oni mieli tylko broń krótką. Opisują jedną akcję, jaką wykonali. Napadli na dwór, walili do drzwi, byli zniecierpliwieni, to była noc, nikt nie otwierał i nagle usłyszeli jakiś szmer po drugiej stronie. Więc zaczęli im przez te drzwi strzelać. Wyłamali te drzwi, poszukiwali Niemców. Okazało się, że to był mieszkaniec tego dworu, starszy pan, który szedł im otworzyć. Oni go zabili na miejscu, ale broni, jak napisali, nie znaleźć. Czyli zabili po prostu niewinnego człowieka. Jest też bardzo ciekawy przykład akcji zbrojnych. Też dowodzona akcja przez byłego uczestnika wojny domowej w Hiszpanii. On się nazywał August Lange, pseudonim Grubek Stach. Pojechali aż pod Sandomierz. Tam ktoś im nadał robotę, że jest samodzielna placówka pocztowa na obrzeżu miasta, blisko Wisły. Tam są szubary, bagna, więc po akcji, po zdobyciu kasy będzie się można łatwo uwolnić, ulotnić i w kilku pojechali tą akcję przeprowadzić. Jak postanowili, tak zrobili. Akcja wyglądała w ten sposób. W nocy walili do drzwi, wiedząc, że tam będzie tylko i wyłącznie kobieta, która pracuje na tej poczcie i jednocześnie w tym budynku mieszka. Okazało się, że nie była sama. Akurat przyjechał do niej rodzin brat, który zaczął tam głośno krzyczeć kto, po co, więc oni wpadli w panikę. Strzelali przez drzwi, ranili tego człowieka. Okazuje się, on też miał broń, też strzelił przez te drzwi i ranił Grubego Stacha. Więc komuna w panice zabrała tego Grubego Stacha pod pachę i w te bagna nad Wisłą. Uciekali, ale jak napisali, było im bardzo ciężko. No on rzeczywiście był większej postury, w związku z tym uznali, że no i tak już umrze, więc nie ma co dociągnąć. Położyli go na jakiejś kępie w bagnie i uciekali. Ale uciekali dlaczego? Dlatego, że Niemcy strzelali za nimi pociskami zapalającymi. I cały czas te łuny na niebie ich tak przerażały, że uciekali. Ale uciekali powolnie, bo to było bagno, więc te nogi trzeba było wyciągnąć, znowu gdzieś tam zamoczyć. To trwało długo. W pewnym momencie widzą, Gruby Stach leci za nimi. Towarzysze, ratunku, weźcie mnie ze sobą. Okazuje się, że przeżył. I dopiero on im wyjaśnił, że to nie są pociski zapalające, tylko świetliki na bagnie. Można się pomylić? Można. W tej grupie, bo to jest bohaterów, później komuny, generał Ludowego Wojska Polskiego, dowódca dywizji spadochronowej Ludowego Wojska Polskiego, Edwin Rozłubielski, ulubiony przyjaciel Zbigniewa Bujaka z Solidarności. To jest rzecz, to są rzeczy po prostu haniebne. Jak można było stworzyć z tych pospolitych bandziorów o obliczu ideologicznym organizację konspiracyjną, rzekomo bardzo liczną, bojową, która miała niezwykłe osiągnięcia. Jeden z towarzyszy też w pracy doktorskiej napisał,
że w jednym z okręgów Gwardia Ludowa wiązała w walce. Wiązać w walce to znaczy mieć cały czas kontakt w walce i utrzymywać te siły po drugiej stronie niemieckiej. 30 tysięcy gestapowców w jednym okręgu Gwardii Ludowej. Cały aparat okupacyjny niemiecki w Generalnym Gubernatorstwie. Gestapo to było bardzo, to była bardzo niewielka część. Gestapowców nie było wielu. Ludzie byli na każdego Niemca praktycznie, tak? Ale olbrzymia większość tego aparatu to byli kolaboranci w służbie niemieckiej. To były Ostlegiony, czyli Legiony Wschodnie i SS Wachmannschaft, czyli jednostki pomocnicze SS, werbowane z byłych żołnierzy Armii Czerwonej. I trochę policji, żandarmerii niemieckiej. I wszystkich było 16 tysięcy na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa, licząc także z tym dystryktem lwowskim, przyłączonym w 1941 roku. A tu gwardziści w jednym okręgu wiążą walce. 30 tysięcy gestapowców. Wszystko wysadzają, wszystko niszczą. Taki bohater Lubelszczyzny o pseudonimie bardzo barwnym, Bolek Gimbel. Mianował się dowódcą specjalnej dywizji kolejowej Gwardii i Armii Ludowej na teren okręgu lubelskiego i wysadzał pociągi. Wysadzał je oczywiście na papierze i po wojnie, dając te powojenne sprawozdania i tak pieczętując się do Zbrowiny, jako dowódca specjalnej dywizji kolejowej. Kilka akcji opisałem, więc mówię, wysadzenie pociągu w jakiejś miejscowości. Ja, jak zacząłem to wszystko zbierać, to wiadomo, że w każdym takim przypadku zaczyna się sprawdzać.